Słuchajcie, dzisiaj tak się wkręciłam rano w montowanie, odpisywanie na maile, wystawianie faktur, że w ogóle zapomniałam, że trzeba vlogmas nagrać. No przepraszam was bardzo. Wiem, że teraz już nagrywam i się ogarnam, ale po prostu czuję, jakbym was na chwilę zaniedbała. Też byłam w lekkiej euforii, bo dostałam SMS-a od mojego Adasia, że zwolnił się termin, bo ja mam dopiero za 2 tygodnie u niego termin i napisałam do niego ostatnio, że mam taką potrzebę zmiany, szykuje się wielka zmiana na mojej głowie, wielka, wielka. Więc napisałam do niego, że jakby coś się zwolniło, żeby dał znać i on się do mnie rano napisał, że to jest po prostu niewiarygodne, bo normalnie przed świętami nigdy nic się nie zwalnia i że na ten piątek, na 10 zwolnił się termin, a ja mam na piątek nic nie wpisane, mam wolny dzień. Wiecie, że ja teraz trochę spowolniłam sobie i mówię, no nie, no po prostu jestem chyba czarownicą, bo tak wszystko, wiecie, myślałam o tym intensywnie, że mi wszystko sprzyjało i idę szybciej i będzie taka metamorfoza, że będziecie zszokowani. Nie wiem, jak ja będę się z tym czuła już po fakcie, ale wiem, że bardzo tego teraz potrzebuję. 8 Bourjois, co kryje w sobie? Mamy tutaj liner, ale on chyba nie jest czarny. Czy ktoś go używał? Ktoś go zna? Duża 8, moi drodzy, to jest taka make-up ciała. Wydaje się dość przyjemna, naturalna, fajnie. Ale myślałam, że to będzie jakiś wielki kosmety. Co to? O! Pianki! A to jest chyba kakałko. Kurczę, pachnie zupełnie niczym. Jak było wczoraj? Koniecznie musisz mi opowiedzieć. Super było i ty to wiesz, bo byłaś ze mną. Mam nadzieję, że masz pianki, bo dziś zrobisz dla siebie oliwki kakao z bitą śmietaną i piankami. Co to za dyskryminacja? A dla Piotrusia? Kakałka mam więcej, pianek też będę miała więcej, ale fajnie, to jest takie urocze. Także to będzie bardzo miłe, zrobimy sobie taki wieczór z kakałkiem. Dziwna jest ta czapka, nie podoba mi się, że to się robi taki czubek. To jest czapka z wełną, z H&M-u. Nie wiem, ona jakoś dziwnie na mnie leży. Ale nie robi kodu kreskowego na czole. Płaszczyk wełniany. Płaszczyk wełniany, cieplutki, polskiej marki. No to wam napiszę, jak on się nazywa. Do tego golfik Max Mary w takim samym kolorze. Jeansy, śniegowce z Charles. One są takie trochę podwyższane. Torba Louis. Zabieram telefon i lecę. Tylko za 100 punktów. Co robicie z osobami, które nie respektują tego, że nie możecie odebrać i na przykład jesteście w pracy albo jesteście czymś zajęci, no wiadomo, różne są powody naszego nieodbierania, a ta osoba dzwoni 10 razy, zostawia milion SMS-ów, pisze na Messengerze, atakuje was z każdej strony. Co robicie z takimi osobami? Czy wy to jesteście w stanie przemilczyć, czy asertywnie zwracacie uwagę? Dajcie znać. To jest jeden z moich ulubionych warzywniaków w Gdańsku. Więc jak będę wracać, to na pewno przyjdę tutaj kupić gruszki, kapustę kiszoną, ogóreczki mam. U nas w ogóle kiszonki schodzą mega. A ja jestem w dzielnicy Gdańsk-Chełm. Kto zna, kto był, kto bywa, kto tu mieszka, dajcie znać. Bo tutaj przyjmuje moja doktor Ola. Mam dzisiaj kontrolę w związku z moim aparatem. O tym, którego nie widać. Nie? 6 nakładka jeszcze była jakby aktywna u góry i tutaj już później masz nieaktywne. One nadal są, nie? Zobacz, tutaj jeszcze coś tam się działo, nie? Przez te pierwsze. Okej, jeszcze tutaj miałeś jakieś tam ruchy, tak? A tutaj właściwie od tej 7 już jakby nic się nie dzieje. No jest jako retencja. Nakładki z powrotem na zębach. Wy ich nie widzicie i też nie słyszycie, bo pamiętacie, jak na początku zaczęłam nosić ten aparat Invisalign, bo tak on się nazywa, to zdarzało mi się seplenić i nawet po pewnym czasie, jak miałam jakiś taki dzień niewyspania czy gorzej się czułam, to też zdarzało mi się seplenić. A teraz myślę, że tego w ogóle nie słychać. Jeżeli się mylę, to miałam wyprowadzić z błędu. A moje leczenie trwa dłużej niż było planowane, co jest czymś zupełnie normalnym przy tej metodzie leczenia.
Ja kiedyś już nagrałam film, w którym odpowiadam na wasze pytania, więc zalinkuję wam go na dole, bo wiem, że cały czas nowe osoby ten film oglądają. No i słuchajcie, tak, jak masz ten pakiet rozszerzony Invisalign i sobie zęby prostujesz, to masz możliwość właśnie wprowadzenia pewnych modyfikacji i tak naprawdę moje leczenie mogło zostać zakończone przed wakacjami, ale doktor stwierdziła, że jakaś tam mikromigracja jednego zęba jeszcze by się przydała. Migracja, nie wiem czy to dobre słowo, ale jakieś tam może rotacja o bardziej. Migracja może niekoniecznie. Więc skoro jest możliwość doprowadzenia do perfekcji, to skorzystajmy z niej, bo to wszystko jest w stanie leczenia. I tak to wygląda. Ale ja wam już kiedyś mówiłam i was wyczulałam, uważajcie na podróbę. Jest taka firma, która robi nakładki, bardzo mocno się w mediach reklamuje. I to jest jedyna firma, która robi nakładki i pozostawia pacjenta samego sobie. Ona ma punkty partnerskie, w których wykonają wam prześwietlenie i z którego te nakładki będą zamawiane, ale potem nie macie kontroli. Pacjent jest zostawiony sam sobie. I to nie może tak być, słuchajcie, układ kostno-stawowy w naszym ciele to jest holistyczna jednostka i nie można doprowadzić do estetycznej rotacji poprawienia zębów, ich wyglądu bez wpływu na cały organizm. No nie ma, to wszystko musi być rozsądnie zaprojektowane, to musi być pod kontrolą lekarza. Są już teraz różne firmy, które te nakładki robią. Ta moja to jest firma amerykańska, teraz też jest taka niemiecka, która jest porównywalna, jeżeli chodzi o jakość leczenia i ceny. Troszeczkę tańsza, ale nieznacznie przy tej kwocie. Ale właśnie ta jedna firma, uważajcie, żeby się na nią nie naciąć. Ja nie mogę powiedzieć, jaka to jest firma z wiadomych względów, więc no, ona też robi dużo czarnego PR-u tej metodzie. Przyjechałam po drodze do Rossmana i do piekarni. Mam ochotę na coś takiego, jakiś taki dobry, nie wiem, wypiek do kawy, jakiś taki drożdżówkę czy coś, bo moje wypieki, które ja robię regularnie z moich dobrych produktów i sobie mrożę, się skończyły. Kurczę, spodziewałam się trochę ładniejszego papieru świątecznego w Rossmanie. Także moi drodzy, informuję, to już oficjalny papier świąteczny pojawił się w Rossmanie, aczkolwiek tegoroczna edycja nie jest zachwycająca, więc jak wiecie, gdzie kupić ładniejszy papier świąteczny? Na dole. Sekcja komentarzy, zostawcie mi to info, bo to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna, rok rocznie. Ej, no ja bym się wkurzyła, jakbym dostała od kogoś czekoladę i bym już się napaliła, że ją zjem, by się okazało, że to skarpety. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Jeszcze są donaty, kawa, wino. Ale śmieszne. Wczoraj mi się pojawiła reklama tej kolekcji Revolution i Grinch. Proszę bardzo. Totalnie nie moje kolory, ale fajne opakowanie. Ale się dosiłowałam, żeby to otworzyć. W ogóle bez sensu, to jest lusterko. To się tak wysuwa na bok. Ale zobaczcie, jaki on jest cienki, suchy, mało wyrazisty. Chciałam kupić oliwie, ale bez sensu. Pół drożdżówki z śliweczką. Kawa na mleku sojowym tym razem. Zrobienia dwa raporty, coś czego nie znoszę, ale niektóre firmy, z którymi współpracuję, sobie życzą takie raporty, więc muszę usiąść je zrobić. I druga rzecz, za którą nie przepadam. Negatywny vibe tej sceny, wybaczcie, ale nie będę owijać bawełnę. Muszę poskanować i wysłać wszystkie dokumenty do księgowej. Więc ta kawa tu obecna i również drożdżówka, myślę, że bardzo mi umilą ten czas. Ja już część tych rzeczy zrobiłam rano, ale kumulację mam. O Jezu, jeszcze mi się przypomniało coś. Dobra, robię. Niestety nie skończyłam wszystkiego przed wyjściem, bo jadę teraz do notariusza i będę musiała jeszcze usiąść do kompa. Jak tam? W porządku? Mhm. Widzę, Luis. Vibe świąteczny. Jaki on jest wkurzony na mnie, bo on nie chce, żebym ja do ciebie podchodziła. To jest twoja oliwka, twoje, ty. Ładne pewnie.
Dzięki. Sprawa załatwiona, pomyślnie. Mąż zabrał mnie na sushi. Znowu się nie pozwolił nagrywać. Ma chyba jakiś bad hair day. Chociaż jego włosy bardzo dobrze wyglądają. Ostatnio rozmawialiśmy z Piotrem na temat fryzur i zapytałam go, która z moich fryzur jest jego ulubioną. I on powiedział, że nie ma ulubionej fryzury, bo we wszystkich wyglądam ładnie. I teraz ja zamiast podziękować za ten komplement, wyczułam spisek, no bo to jest dziwne. Każdy ma coś ulubionego. Ja na przykład mam jego ulubioną fryzurę i to jest jego aktualna, czyli że on ma dłuższe włosy i tak jak Messi sobie do tyłu tak zaczesuje, na takie różne żeliki, które mu kupuje, opaseczkę sobie zakłada, ładnie wygląda, przystojny, bardzo dostojnie. Nie lubiłam jak był łysy, to mogę to przyznać, jak już nie jest. Ja mówiłam, że mu ładnie, ale kłamałam. To nie wiedziałam, że on teraz też wykłamuje, że lubi wszystkie odsłony. Moja metamorfoza włosów się przyspiesza i ja się z jednej strony bardzo cieszyłam, ale z drugiej dzisiaj jak poczułam, że to jest realne i tą decyzję już podjęłam, to ja nie wiem, czy dobrze zrobiłam. I zaraz wam pokażę, jaka tutaj w naszym sushi jednym z ulubionych jest ładna choineczka. Ma to jak zrobić ostrą zupę tajską, jak się nie robi ostrych dań, ale to jest coś, na co mam ochotę zawsze, jak mi się nos zatyka i czuję, że mi po prostu zatoki troszkę siadają, więc zobaczymy, ale czuję nawet w zapachu już, że może być nieźle, niezły katarzys. Jezu, jak ja kocham ten smak, słodko-cytrusowo, kwaśno-ostry. Tylko ja lubię, jak ona jest lekko ostra, a zazwyczaj jest za mocno ostra. To jest moje lekarstwo, to miał zdrowie na pewno. Jakie wolicie sushi? Surowe? Czy w tempurze? Czy może grillowane rybki? Ja lubię wszystkie. No nie zgadniecie, gdzie znowu jestem. Nie wiem, jak to mam skomentować, ale... zjadłam zupę. Czułam się super, rozgrzałam się, nos mi się odetkał, po czym nagle zaczęło mi być strasznie zimno. Jest mi tak lodowato, mam na sobie piżamy, na to bluzę, dwie pary skarpet, kołdra, koc i nie mogę się rozgrzać. I głowa mnie tak rozbolała, że to jest jakiś hit. Normalnie nie miałam siły wziąć kamery, ale jakoś wzięłam się w garść i mówię, no nie, muszę wam o tym powiedzieć, bo nie mogę w to uwierzyć. I głos mam już dobry, wszystko jest okej. Okay. Rano się czułam full energii. Full energii. Już prawie nawet kaszlu nie miałam, prawie mi przeszedł. I nagle taki zjazd. Prześpię się, może mi przejdzie. Wzięłam różne suplementy. I wyślę dzisiaj te faktury.